Michał Probierz ogłosił powołania. Bułka na liście powołanych, a Milik pominięty. Kolejna porażka Rakowa. Czerwona kartka już na początku spotkania. Grabara obiektem drwin po meczu z Manchesterem United. Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Legia Warszawa z kolejnym zwycięstwem w Lidze Konferencji. Liverpool niespodziewanie przegrał. Pseudokibic ukarany 3-letnim zakazem po rasistowskim geście względem Sona. Real Madryt przedłużył kontrakt z kolejnym ważnym piłkarzem. Szczęśliwe zakończenie w sprawie porwanych rodziców Luisa Diaza. Kłopoty agenta i brata Markusa Rashforda. Trafił do aresztu. Niezadowolony Luka Modric opuści Real Madryt? Paulo Souza dostanie pracę w klubie Benzemy? Jeżeli chcesz, to wpadnij na mojego Instagrama, bo tam wczoraj wstawiłem nowe zdjęcie. Jeżeli zaobserwujesz i polubisz z 3 najnowsze foty, to chętnie wpadnę też na twój profil, no i też może coś po sobie zostawię. Dziękuję za wszystkie polubienia pod ostatnim filmem, zachęcam nowych widzów do subskrypcji kanału. No a teraz przejdźmy do podsumowania meczów. Jako pierwsi do gry wyszli piłkarze Legii Warszawa, którzy podejmowali na własnym stadionie Zryński Mostar. Polski zespół zagrał bardzo dobry mecz, dzięki czemu pewnie wygrał 2-0 po bramkach Augustyniaka oraz Josue. W drugim meczu tej grupy Aston Villa pokonała 2-1 AZ. Bramka na 1-1 dla gospodarzy padła po rzucie rożnym, którego być nie powinno. Liderem grupy E jest Legia przed angielskim zespołem. W następnej kolejce te zespoły zmierzą się ze sobą. Jakakolwiek punktowa zdobycz da awans legionistom. W drugim meczu z udziałem polskiej drużyny Raków Częstochowa grał na wyjeździe z portugalskim Sportingiem, ale zanim to, partnerem naszego kanału jest Football Team, czyli gra, w której ostatnio średnio nam idzie, ale to tylko dlatego, że nie ma tam ciebie. Jeśli masz wolny czas, to weź się zarejestruj i nam pomóż, bo naprawdę jest ciężko w tej pierwszej lidze. Stwórz swojego piłkarza, wytrenuj go, pootwieraj paczki i ogarnij jakiś dobry secik pod swoją pozycję, a jak już wbijesz powiedzmy ten 200 overall, to dołączaj do naszego klubu Whistles FC. Rejestrując się z mojego linku dostajesz na start 2000 punktów energii, a przy okazji wspierasz mój kanał, za co bardzo Ci dziękuję. Pamiętaj przy rejestracji, że gramy na serwerze Europa Zachodnia. Link w opisie. Od 10 minuty goście grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Rakowicana. Po faulu karnego wykorzystali gospodarze. Decyzja sędziego o czerwonej kartce i karnym wzbudziła sporo kontrowersji. Według Rafała Rostkowskiego, byłego międzynarodowego sędziego, decyzja o podwójnym ukaraniu była słuszna. Na początku drugiej połowy Sporting podwyższył na 2-0. Raków się nie poddawał i w końcówce zdobył gola kontaktowego za sprawą Rundicia. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla gospodarzy. W drugim meczu tej samej grupy Atalanta pokonała Sturm Graz 1-0. W tabeli mistrz Polski wciąż z jednym punktem na ostatnim miejscu, jednak wciąż z szansami na grę wiosną w europejskich pucharach. Sporą wpadkę zaliczyła drużyna Jurgena Kloppa. Liverpool przegrał na wyjeździe z Toulouse 2-3. Dość niespodziewanie przegrała także AS Roma, która uległa Slavii Praga 0-2. W Lidze Konferencji dość niespodziewanie Ludogorec pokonał 2-0 Fenerbahce. Jedną z bramek zdobył Jakub Piotrowski. Michał Probierz ogłosił powołania na najbliższe mecze reprezentacji Polski z Czechami i Łotwą. Nie obyło się bez kilku zmian w porównaniu do październikowego zgrupowania. Wśród bramkarzy Marcin Buka zastąpił Bartłomieja Drągowskiego. Na liście obrońców pojawił się Jan Bednarek, który wcześniej był pominięty. Po raz kolejny na zgrupowaniu pojawił się Peda i Wdowik. Wśród pomocników nie ma zaskoczeń. Ponowną szansę otrzymali Sliszcz czy Dziczek. Wśród napastników wielkim nieobecnym jest Arkadiusz Milik. Do drużyny po kontuzji wraca Lewandowski. Czym Michał Probierz was zaskoczył? Kogo brakuje na liście, a kto nie powinien dostać powołania? Czekam na opinię w komentarzach. Władze Premier League ukarały kibica, który wykonał rasistowski gest wobec piłkarza Tottenhamu. W maju 2023 roku jeden z kibiców Crystal Palace w trakcie meczu z kogutami wykonał gest skośnych oczu. Jego celem był Heung-min Son, gdy ten opuszczał boisko. Początkowo pseudokibic został ukarany grzywną 1384 funtów oraz 60 godzinami prac społecznych. Od tego odwołał się Tottenham, który domagał się surowszych konsekwencji. Według informacji The Guardian władze Premier League zmieniły zdanie i ukarały mężczyznę 3-letnim zakazem stadionowym. Real Madryt nie zwalnia tempa w podpisywaniu nowych kontraktów ze swoimi podopiecznymi. W ostatnich dniach królewscy ogłosili podpisanie nowych umów z Viniciusem Juniorem, Rodrygo oraz Camavingą. Teraz przyszedł czas na kolejną ważną postać Realu. Współpracę z królewskimi do czerwca 2029 roku przedłużył Federico Valverde. Ostatnio spekulowano o odejściu Urugwajczyka. Po podpisaniu nowej umowy jest to teraz nierealne.
doszło do przełomu w sprawie porwanego ojca Luisa Diaza. Przypomnijmy, pod koniec października rodzice zawodnika Liverpoolu zostali porwani. Matkę dość szybko udało się uwolnić, w przeciwieństwie do ojca. Kolumbijski rząd negocjuje z Armią Wyzwolenia Narodowego w sprawie wypuszczenia ojca Luisa. Według informacji portalu Caracol ustalone zostały warunki zwolnienia mężczyzny. Jeszcze lepsze informacje przekazała dziennikarka Vicky Davila. Mężczyzna został wypuszczony przez grupę terrorystów. Ojciec Luisa Diaza niedługo powinien wrócić do domu cały zdrowy. Marcus Rashford ma obecnie bardzo trudny i wymagający okres. Aktualny sezon jest bardzo słaby w wykonaniu reprezentanta Anglii, tak jak całego Manchesteru United. Oprócz spraw sportowych, Rashford musi zmagać się także z problemami rodzinnymi. Według informacji Daily Telegraph, brat i agent piłkarza Dane Rashford trafił do aresztu. Pierwotnie został on zatrzymany pod zarzutem pobicia. Potem jednak przekwalifikowano to na przemoc domową. Dane wyszedł jednak po wpłaceniu kaucji przez siostrę Chantelle Maynard. Przed 31-letnim agentem Rashforda sprawa sądowa zaplanowana na 27 listopada. Luka Modrić niedługo może dołączyć do swojego byłego klubowego kolegi. Aktualna sytuacja chorwackiego piłkarza w Realu Madryt jest daleka od idealnej. 38-latek w tym sezonie La Ligi zaczął zaledwie 4 spotkania w podstawowym składzie. Doświadczony pomocnik z pewnością liczył na coś więcej, gdy przedłużał umowę z Królewskimi. W związku z tym już najbliższej zimy może dojść do transferu. Według dziennikarza Rudiego Galettiego Chorwatem zainteresowane są kluby z Arabii Saudyjskiej, Al Ahli oraz Al Ittihad. Do tego drugiego ostatnio dołączył niedawny klubowy kolega Modricia, Karim Benzema. Do Realu nie wpłynęła jeszcze żadna oficjalna oferta, jednak może to się niebawem zmienić. Pozostańmy jeszcze przez chwilę w klimatach Arabii Saudyjskiej, ponieważ tam niedługo może trafić nasz ulubiony, siwy... Całkiem niedawno Al Ittihad poinformował o zwolnieniu trenera Nuno Espirito Santo. Powodem miały być słabe wyniki oraz złe stosunki z Karimem Benzemą. W jednym z poprzednich materiałów informowałem, że na liście życzeń znajdują się tacy trenerzy jak Hansi Flick czy Julen Lopetegui. Według Nicolo Skiry wśród kandydatów wymienia się także byłego selekcjonera reprezentacji Polski, Paulo Souza. 53-latek całkiem niedawno został zwolniony z Salernitany i jest obecnie na bezrobociu. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy ten, który okłamał 40 milionów Polaków... Ty okłamałeś 40 milionów Polaków! ...dostanie pracę w Arabii, zostaw suba i czekaj na kolejne newsy w tej sprawie. Kamil Grabara po ostatnim meczu Champions League stał się obiektem żartów w internecie. FC Kopenhaga sensacyjnie pokonała Manchester United 4-3. Cały mecz w barwach zwycięskiej drużyny rozegrał polski bramkarz. W końcówce spotkania Grabara zaliczył interwencję, po której zsunęły mu się spodenki. Profil Project Football skomentował to w następujący sposób. Tak dla jasności, Manchester United przegrał z drużyną, której bramkarz nosił masywną niebieską maskę i spodenki, które na niego nie pasowały. Pod postem nie zabrakło innych prześmiewczych komentarzy, na przykład takiego. Może po wygranej będą mieli pieniądze na prawdziwego bramkarza, nie na niebieskiego Batmana. Aż przypomina się wymiana zdań z 2017 roku między Grabarą a Sewerynem Kiełpinem. Wielkimi krokami zbliża się pierwszy mecz reprezentacji Polski do lat 17 na Mistrzostwach Świata. Pierwszy gwizdek zabrzmi już w sobotę, kiedy to biało-czerwoni zagrają z Japonią. W rozmowie z TVP Sport jeden z piłkarzy, Jakub Krzyżanowski, zdradził, co jest celem kadry na ten turniej. Najważniejsze jest chyba to, żeby się dobrze zaprezentować na tym mundialu, bo to jest okno na cały świat. Jeśli chodzi o wyniki, to wydaje mi się, że stać nas na wyjście z grupy i powalczenie o coś więcej. Wyjście z grupy to cel minimum. Poznaliśmy losy jednego z czterech usuniętych piłkarzy ze zgrupowania. Trener Krakowi Jacek Zieliński na konferencji prasowej powiedział. Filip Rózga został przesunięty do zespołu juniorów. Będzie też pracował jako wolontariusz z dziećmi w szpitalu uniwersyteckim. Popełnił błąd, ale nie zamierzamy go skreślać. Teraz wszystko zależy od niego. Sprawdźmy, co ciekawego zaplanowano na najbliższy piłkarski weekend. Przed nami 12 seria spotkań w ramach Premier League. Najciekawiej zapowiada się niedzielna rywalizacja Chelsea z Manchesterem City. O zmazanie plamy z Kopenhagi powalczy Manchester United, który na Old Trafford podejmie Luton. We Francji 12 kolejka Ligue 1. O kolejne zwycięstwo i utrzymanie fotela lidera Nicea powalczy na wyjeździe z Montpellier. Ciekawie może być w meczu Lens z Marsylią. Hitem tej kolejki będzie rywalizacja czwartego Rennes z drugim PSG. W Hiszpanii 13 kolejka La Ligi. Real Madryt na Estadio Santiago Bernabeu podejmie Valencia. FC Barcelona o 3 punkty powalczy z Deportivo Alaves. W Niemczech 11 seria spotkań w ramach Bundesligi. Bardzo dobrze zapowiada się mecz 3 VfB Stuttgart z 4 Borussią Dortmund. Dużo bramek może paść w rywalizacji Bayernu Monachium z Heidenheim.
Piłkarski weekend we Włoszech będzie stał pod znakiem 12. kolejki Serie A. Przed nami derby Rzymu, w których Lazio zagra z AS Romą. Inter będzie bronił pozycji lidera w meczu z Frosinone. Sprawdźmy jeszcze, co ciekawego zaplanowano w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Absolutnym hitem będzie niedzielny mecz Legii Warszawa z Lechem Poznań. Tego samego dnia Pogoń Szczecin podejmie Raków Częstochowa. Przed nami zatem dwa hitowe starcia. Na który mecz czekasz najbardziej i dlaczego? Daj znać w komentarzu pod filmem. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!